Ludzie to dość wygodne stworzenia i tę przypadłość wykorzystują producenci dóbr wszelakich, które z założenia mają ułatwić nam życie. Jednym z takich wynalazków jest Amazon Echo Dot, najmniejsze i najtańsze oficjalne wcielenie Alexy, wirtualnej asystentki Amazonu. Kropka ma średnicę 84 mm i 32 mm wysokości. Jest zrobiona z plastiku i można ją dostać w kolorze białym i czarnym. Dla kogoś, komu nie odpowiada taka monochromatyczna kolorystyka, Amazon oferuje różne różniste kubraczki, w które można przystroić kropkę. Górna płaszczyzna Dota jest szara w przypadku wersji białej i grafitowa w zestawieniu z kolorem czarnym, a jej obrys stanowi pierścień LED-ów RGB, które zaświecają się przy okazji interakcji z użytkownikiem. Przyciski pozwalają na wyłączenie wbudowanego mikrofonu, regulację głośności i interakcję z aktualnie wywołaną funkcją, np. wyłączenie alarmu. Spód Echo Dot jest gumowany, co zapobiega przesuwaniu urządzenia przy okazji macania przycisków. Dot zasilany jest napięciem 5V, a 9W zasilacz, który znajdziemy w pudełku, podaje prąd o natężeniu 2,1A. Zasilanie dostarczane jest klasycznym przewodem z wtyczką micro USB. Oprócz złącza zasilania, na obudowie znajduje się 3,5 mm jack, pozwalający na przesyłanie dźwięku torem analogowym do innego urządzenia. Wbudowany moduł radiowy operuje w dwóch zakresach częstotliwości 2,4 i 5 GHz, co gwarantuje kompatybilność z praktycznie każdym routerem bezprzewodowym. Dot umożliwia dwukierunkowe strumieniowanie audio za pomocą technologii Bluetooth. Może być zarówno odbiornikiem sygnału audio przesyłanego np. z telefonu, jak i transmitować dźwięk do innego głośnika czy amplitunera. Alexę konfiguruje się za pomocą aplikacji mobilnej. Hello. Your Amazon Echo Dot is ready for setup. Just follow the instructions in your Alexa app. Z uwagi na fakt, że sama usługa jest oficjalnie dostępna tylko w UK i Stanach Zjednoczonych, na program nałożona jest stosowna blokada i trzeba trochę gimnastyki, aby go zainstalować. Tutaj jeszcze wspomnę, że pomimo licznych prób i kombinacji VPN-ów, nie udało mi się uruchomić aplikacji na telefonie z systemem Android, a nie do końca ufam plikom APK serwowanym przez przypadkowe serwisy internetowe. Na telefonach firmy Jabłko łatwiej ściemnić, że jest się rezydentem Wysp Brytyjskich. Dot został wyposażony w zestaw 7 mikrofonów, które zupełnie nieźle radzą sobie z przetwarzaniem zapytań, o ile w pomieszczeniu panuje względna cisza. Alexa, turn on TV. Ok. Problem pojawia się w momencie, gdy próbujesz wydać polecenie, na przykład podczas oglądania telewizji. Kropce zdarza się wtedy zgubić w słowotoku, z którego nie jest w stanie wyłuskać treści komendy. Skoro jesteśmy już przy komendach, należałoby wspomnieć, o ile to nie jest jasne, że na dzień dzisiejszy z kropką należy rozmawiać w języku angielskim. Zaklęcie rozpoczyna się od wypowiedzenia słowa klucza, które uruchamia procesy rejestrowania i przetwarzania głosu. Domyślnym wyrazem jest Alexa, ale jest to parametr cokolwiek konfigurowalny. W przypadku urządzeń natywnie wspierających Alexę, po słowie kluczowym należy w zwięzłych słowach wyrazić swoje pragnienia. Alexa, turn on pink. Ok. Jeśli umiejętność nie jest natywna, komendę trzeba poprzedzić kilkoma słowami, które wskażą adresata dalszej części wypowiedzi. Alexa, ask Plex to play Better Call Saul. Enjoy watching Better Call Saul. Po przetworzeniu zapytania, Alexa komunikuje jego rezultat krótszym lub dłuższym komunikatem. Tutaj należałoby wspomnieć o tym, że przetwarzanie zapytań realizowane jest po stronie serwera, co oznacza, że kropka wymaga stałego połączenia z internetem. Alexa? Sorry, your Echo Dot lost its connection. Taka architektura sprawia, że na efekty wydanej komendy zdarza się czekać kilka chwil. Alexa? Ask Harmony to mute. Okay. Nie jest to problemem, kiedy czekasz jak hub Logitecha włączy kolejno telewizor, amplituner i dekoder, ale jak prosisz pilota o zatrzymanie odtwarzania lub zgłośnienie, to bywa nieco irytujące. Z trafnością interpretacji komend bywa różnie. Proste polecenia rozumie zupełnie nieźle. Alexa, who is the president of Poland? Poland's president is Andrzej Duda. Ale na przykład próby przetworzenia prośby o włączenie konkretnego serialu często kończą się fiaskiem.
Alexa, ask Plex to play The Office. It looks like you were in the middle of season 3, episode 6 of The Affair, episode 6. Would you like to start it from where you left off? Po wyjęciu z pudełka, Alexa potrafi zrobić to, co przewidział Amazon. Obudzi o wskazanej godzinie, doda fant do listy zakupów, czy opowie nieco suchy, często niezrozumiały żart. I've recently decided to sell my vacuum cleaner. All it does is gather dust. Za ogromem możliwości Alexy stoi biblioteka umiejętności, które można pobrać i zainstalować na urządzeniach serii Echo. Udostępniane przez Amazon API umożliwia producentom wszelkich sprzętów elektronicznych przystosowanie swoich produktów do współpracy z asystentką, czyniąc ofertę bardziej atrakcyjną dla konsumentów. Na dzień dzisiejszy funkcjonowanie Alexy w polskiej rzeczywistości jest trochę ograniczone. Nie można chociażby w łatwy sposób skorzystać z informacji drogowej, bo formularz konfiguracyjny urządzenia nie przyjmuje polskiego adresu. Mimo to dobrze mi się mieszka z Alexą i jestem przekonany, że będzie kluczowym elementem mojego elektronicznego imperium. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. The time is 5:39 p.m.